Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Czytam, bo lubię i zapraszam na otwieranki. Nadeszła jesień, czas targów książki w Krakowie, czas, kiedy wydawnictwa pracują pełną parą, drukarnie drukują od świtu do zmroku, a być może także w nocy, pojawia się mnóstwo nowych książek. Ja dzisiaj zgromadziłam przed sobą kilkanaście, wśród nich mamy stosik powieści, mamy jedną książkę dla dzieci, dwa reportaże, dwa kryminały oraz dwie książki o sztuce. Jeżeli taka tematyka Was interesuje, jeżeli myślicie, że znajdziecie dla siebie coś ciekawego, to zapraszam do oglądania dalej. Zacznę może od tej książki dla dzieci. Zazwyczaj książki dla dzieci zostawiam na koniec, ale pomyślałam, że dzisiaj złamiemy tę konwencję. Ta książka wygląda tak. Jest to Dzień z życia Skunksa, Jelita i tego, kto to czyta. Przezabawny przewodnik przyrodniczy Mike'a Barfielda i Jess Bradley. I to jest książka, która wygląda jak komiks. Na każdej stronie mamy dzień z życia innej rzeczy. Na przykład języka bądź czkawki. Mamy także wątrobę, ale przejdźmy dalej do nieczęści ciała. Dzień z życia pszczoły, dzień z życia ukwiału, ale gdzieś tam dalej też widziałam, że mamy zwierzęta i rośliny, porosty, biegacz pustynny oraz na przykład łazik marsjański. To książka, która opowiada o przyrodzie w zupełnie inny sposób. Pokazuje zwierzęta, rośliny, części ciała, różne zjawiska w ich otoczeniu i opowiada o ich działaniu oraz o tym, co się z nimi dzieje w ciągu doby. Bardzo to jest zabawne, bardzo fajne i bardzo pomysłowe. Jeżeli będziecie w najbliższym czasie szukali na przykład prezentu do jakiegoś dziecka, to myślę, że to jest strzał w dziesiątkę. Podejrzewam, że prawie każde dziecko znajdzie w tym coś ciekawego i coś zabawnego, bo napisane jest to w bardzo fajny sposób. To teraz może przejdźmy do kryminałów. Wojciech Chmielarz niedawno opublikował najnowszą część, trzecią, z Bezimiennym, Zwykła przyzwoitość. Tak wygląda okładka. Jest to kolejna część serii z bohaterem, który nie ma imienia, którego poznaliśmy na początku pandemii. Nie wiem, czy pamiętacie, ale cały ten pomysł zaczął się od tego, że Wojciech Chmielarz u siebie na Facebooku publikował w odcinkach trochę dla zabawy, trochę dla rozrywki, trochę po to, żeby coś zrobić dla swoich czytelników. Takie długie opowiadanie z bezimiennym bohaterem, który posiada bardzo dużo umiejętności, ale tak naprawdę nie wiemy, kim on jest. To jest takie połączenie powieści sensacyjnej z powieścią kryminalną. I podobnie jest w tej właśnie trzeciej części. Powieść sensacyjna, której nie da się odłożyć, tak napisali na okładce. I Bezimienny po ostatniej swojej akcji wraca do wynajmowanego mieszkania, wynajmowanego pokoju i tam natyka się na bandytów, którzy prześladują właściciela domu. Pomaga mu się ich pozbyć, ale po kolejnym spotkaniu z tymi bandytami ten mężczyzna trafia do szpitala, a Bezimienny postanawia zająć się problemem. Mamy tutaj takie hasła jak przejmowanie mieszkań, niebotyczne chwilówki branymi na niewiadomych warunkach oraz oczywiście bandyci prześladujący ludzi. Myślę, że bardzo współczesna, bardzo aktualna powieść, która i tematyką, i samym bohaterem na pewno nas bardzo zainteresuje. I drugi autor, który również często się u mnie pojawia, to Marek Krajewski i jego najnowsza powieść Ostra. Ta powieść jeszcze się nie ukazała, powinna być 8 listopada. Ja mam tutaj egzemplarz próbny. I jest to zupełnie coś nowego dla Marka Krajewskiego. Jak wiemy, ten pisarz do tej pory miał same powieści, które były kryminałami retro, które działy się w przeszłości, czy to we Lwowie, czy we Wrocławiu, w Breslau, i opowiadały o dawnych czasach. Ten tutaj jest kryminałem współczesnym, to jest pierwsza różnica, a po drugie głównymi bohaterkami są kobiety. Strasznie odbija się światło od tej okładki. Myślę, że docelowa okładka nie będzie taka błyszcząca. Tak jak mówię, jest to egzemplarz próbny dla recenzentów.
Wielkie miasto nocami upija się alkoholem, tonie w narkotykowej mgle. Króluje korupcja, a bezpieczny jest tylko ten, kto stoi ponad prawem. I ta książka zaczyna się od podpalenia, w którym ginie sprawca tego podpalenia, czyli bezrobotny alkoholik. O tej sprawie prawdopodobnie wie coś prostytutka, która także znika bez śladu. I mamy tutaj śledczą oraz prokurator, także kobietę, które próbują odnaleźć tę alkoholiczkę, tę prostytutkę, ale oczywiście na przeszkodzie staje im bardzo dużo rzeczy, rzeczy, które są dla nich niebezpieczne. Także zobaczymy, jak Marek Krajewski, który twierdzi, że ma tremę przed ukazaniem się tej powieści, jak wypadł, jak poradził sobie z kobietami i ze współczesnością. Ja myślę, że poradził sobie bardzo dobrze, ponieważ nie jest to pisarz początkujący, a prawdopodobnie tylko się kryguje, mówiąc o swojej tremie. A teraz książka, która może Was zwieść swoim tytułem i także wydawnictwem. W Dwóch Siostrach ukazały się baśnie braci Grimm. Ale to nie są baśnie dla dzieci. Żyli długo i szczęśliwie, póki nie umarli. Nieznane baśnie braci Grimm. Wybór i przekład Eliza Pieciul-Karmińska. Ilustracje Michalina Jurczyk. I jest to książka dla dorosłych. Tłumaczka tej książki jest grimolożką. Ona zawodowo zajmuje się baśniami braci Grimm. Czyta je i także tłumaczy. Wie o nich chyba najwięcej w Polsce. I tutaj ona sama dokonała wyboru 50 opowiadań, które również przetłumaczyła i zaprezentowała w tym tomie. My wiemy, że bracia Grimm pisali historie drastyczne, że bardzo często ich opowieści są ugładzone i dostosowane do gustów najmłodszych czytelników. Ale tak naprawdę oni zajmowali się spisywaniem opowieści z różnych regionów, chodzili od wsi do wsi i rozmawiali z ludźmi, spisywali legendy, baśnie i przypowieści. I tutaj mamy właśnie taki zbiór 50 baśni braci Grimm, które zostały wybrane z nieprzekładanego jeszcze na język polski tomu baśni. Także jeżeli lubicie historie baśniowe, to myślę, że jest to coś dla Was. Śmierteńka. Taki tytuł książki. Jest to czeska autorka Lucie Faulerowa, która napisała tę niedługą powieść, którą już zaczęłam czytać i która jak dotąd bardzo mi się podoba, aczkolwiek jeszcze nie wiem, do czego zmierza ta historia, ale już muszę Wam powiedzieć, że trudno się od niej oderwać. Jest to książka, która opowiada o kobiecie, takiej kobiecie bez właściwości, kobiecie, która już będąc dzieckiem co chwilę zmieniała swoje zdanie na temat tego, kim chciałaby zostać w przyszłości. Interesowało ją mnóstwo rzeczy i mnóstwo rzeczy poznała tak pobieżnie po łebkach. Teraz jest dorosła, pracuje jako sprzątaczka i wspomina sobie swoje lata dziecięce, lata młodości. Zazwyczaj myśli o nich, poruszając się środkami transportu publicznego. Czy to pociągami, czy też metrem, autobusami i tramwajami. Jeździ z miejsca na miejsce, ponieważ wtedy czuje się bliżej ludzi. Wtedy czuje się częścią jakiejś większej społeczności, jakiejś większej grupy. Ta kobieta prawdopodobnie jest bardzo samotna. Tak jak mówię, niewiele jeszcze mam przeczytane, ale zapewne do końca tygodnia skończę tę książkę, więc podczas obgadanek będę mogła Wam opowiedzieć coś więcej. Oczywiście jest to seria, którą poleca Mariusz Szczygieł i on także napisał tutaj przedmowę do tej książki. Bezdzietne z wyboru. Ta książka będzie miała swoją premierę 25 października, czyli już niedługo. To jest reportaż napisany przez Justynę Dżbik-Klugę i opowiada oczywiście o kobietach, które postanowiły nie mieć dzieci. I reporterka zastanawia się tutaj nad przyczynami tego i na okładce mamy wymienione takie jak na przykład, czy kobiety, które decydują się na to, że nie będą miały dzieci, boją się restrykcyjnego prawa, które mamy w Polsce, czy też nie mogą znaleźć właściwego partnera,
a może nie chcą rodzić dzieci ze względu na zmiany klimatyczne. Być może też mają inne powody. Są to rozmowy z kobietami, ale także rozmowy ze specjalistami, na przykład ginekologiem czy psychologiem. Z okładki dowiedziałam się także tego, że w 2022 roku według danych Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce urodziło się najmniej dzieci od końca II wojny światowej. Także są to dane dość alarmujące i autorka reportażu próbuje dowiedzieć się, jakimi przesłankami kierują się kobiety, które decydują się na to, by nie rodzić dzieci. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe, bardzo współczesne, bardzo aktualne. I teraz książka, która jest powieścią, ale opowiada o średniowieczu. Labwona Otesy Mostek. To jest książka, która, jak już wspomniałam, dzieje się w średniowieczu, w Labwonie, która jest lennem, dotkniętym klęskami żywiołowymi. Mieszka tam niepełnosprawny chłopiec, półsierota o imieniu Marek, którego wychowała akuszerka. Ona go wykarmiła, ona trochę mu matkowała. I Marek oraz jego niańka, przyrodnia mama, popadają w pewne problemy. Ta książka opowiada, tutaj mamy takie hasła, takie hasztagi, które myślę, że warto zapamiętać. Po pierwsze, jest to średniowieczna legenda. Po drugie, mamy tutaj korupcję na szczytach władzy. Po trzecie, nierówności społeczne. I po czwarte, epidemia. Ja tę autorkę już wcześniej kilkakrotnie czytałam. To jest pierwsza książka, którą umieściła w średniowieczu, jak mi się wydaje, ale te jej współczesne powieści bardzo mi się podobały. Także myślę, że Labwona również nie będzie dla mnie zawodem. Sięgam znowu na drugą kubkę i tutaj mamy kolejną książkę reporterską. Ksawery Pruszyński, narrator rzeczywistości, autoportret odczytany. Ksawery Pruszyński był bardzo znanym, bardzo płodnym, dużo piszącym reporterem, który opisywał lata 30., 40. oraz pierwsze lata powojennej Polski. On umarł dosyć szybko i raczej młodo, w wieku 43 lat. Umarł w roku 1950, a pisał od początku mniej więcej lat 30. W tej książce mamy zawarte reportaże, w których opisuje różne zjawiska, ale także różne miejsca. Na przykład wojnę w Hiszpanii, czy też dojście Hitlera do władzy, wybuch II wojny światowej, a także to, jak wyglądała powojenna Polska, jak wyglądała rzeczywistość po zagładzie. Jego reportaże znalazły się w kilku znanych antologiach, a tutaj mamy taki szerszy wybór tematów, którymi autor się zajmował w swojej pracy reporterskiej. Widziałam, że w niektórych tekstach dokonano skrótów. Podejrzewam, że zrobiono to w sposób przemyślany i teksty Pruszyńskiego na tym nie ucierpiały. Także jest to książka zupełna nowość, ukazała się całkiem niedawno. Jeżeli jeszcze nie zorientowaliście się, że jest, to jest i myślę, że warto ją mieć na swojej półce. Franki. Tak wygląda Franki. To kot. I to jest powieść Johanna Gutscha i Maxima Leo. Bestsellerowa powieść o przyjaźni człowieka z kotem. Także już zapewne wiecie, dlaczego chciałam tę książkę mieć. Na okładce mamy napisane, że jest pełna humoru, ale zaczyna się dosyć smutno. Richard po stracie żony pogrąża się w depresji, nie widzi żadnego sensu w życiu i tak naprawdę wcale nie dba o to swoje życie. Franki natomiast to wolna dusza. To kot żyjący na ulicy, mający swoje własne przyzwyczajenia. I ich pierwsze spotkanie nie należy do udanych i nie należy do najprzyjemniejszych. Ostatecznie jednak Franki wprowadza się do człowieka, ponieważ kusi go góra jedzenia, miękkie posłanie i największy na świecie telewizor. Tak zaczyna się historia przyjaźni człowieka i kota. Nieduża książeczka, ale podejrzewam, że bardzo pokrzepiająca i przynosząca
człowiekowi ukojenie i dużo radości, a być może także sporo wzruszeń. Galeria cudów i obłędu. Tak wygląda. I jest to książka o sztuce Charlie'ego Englisha. Szaleństwo, sztuka, Hitler i pierwszy program masowych mordów. Ta książka bardzo mnie zainteresowała, bo dotyczy tematyki, która mnie kręci. Kulisy historii wojny Hitlera ze sztuką współczesną i osobami chorymi psychicznie. Zobaczcie, mamy dwa tutaj takie bardzo potężne tematy. Tematy do tej pory nas poruszające i wkurzające. I mamy tutaj dwa takie wątki poruszone. Pod koniec I wojny światowej niemiecki lekarz-psychiatra zaczął zbierać prace swoich pacjentów. Prace, które tworzyły osoby chore psychicznie i on zauważył w nich pewną wartość, zauważył w nich moc ekspresji. I te prace tych pacjentów zainspirowały wielu malarzy modernistycznych, wielu modernistów. Między innymi był to Max Ernst czy Paul Klee. Oni tworzyli później bardzo podobne dzieła. Te dzieła bardzo nie podobały się Hitlerowi. Jak wiemy, Hitler był tradycjonalistą, jemu podobało się prace starych mistrzów, natomiast sztukę modernistyczną uważał za zdegenerowaną i dążył do tego, aby się jej pozbyć, żeby ją unicestwić. Wiele obrazów z woli Hitlera zostało zniszczonych, spalonych i nie przetrwały one do współczesności. Jednocześnie też, jak wiemy, Hitler miał plan pozbycia się osób chorych psychicznie. Ta książka opowiada o tych dwóch rzeczach. Ilustracji tutaj niestety nie ma zbyt wiele, ale pod koniec książki mamy wklejkę, na której znajdują się i kolorowe obrazy, i także portrety niektórych postaci, o których napisał autor. Znowu teraz sięgam po powieść. To powieść nagrodzona Nagrodą Pulitzera w 2023 roku. Autorką jest Barbara Kingsolver, a tytuł to Demon czy też Demon Copperhead. Ta książka w dość wyraźny sposób nawiązuje do znanej powieści Dickensa pod tytułem David Copperfield. Demon Copperhead żyje natomiast współcześnie. On jest dzieckiem górników mieszkających u podnóża Apalachów. Przychodzi na świat w przyczepie. Nie ma nic poza urodą oraz zjadliwym dowcipem. W jego krwi buzuje przekazywany przez pokolenia gniew górniczych rodów z Apalachów, zdradzonych przez państwo i przez elity. To książka taka awanturnicza, książka, która pokazuje wolę przetrwania człowieka w takich najgorszych warunkach. Jeżeli czytaliście Davida Copperfielda, będziecie mogli sobie porównać te dwie powieści. Ja do tej pory ponosiłam same porażki, czytając powieści Barbary Kingsolver. Chyba dwie zaczynałam, żadnej nie skończyłam. Bardzo liczę na to, że za trzecim razem się uda, że Demona Copperheada przeczytam od początku do końca i że zrobi na mnie takie wrażenie, jak na decydentach w sprawie tego, komu przyznać Pulitzera. Liczę na duże wrażenie. I kolejna książka o sztuce, tym razem o sztuce fotografii. Mamy tutaj Vivian Mayer, niania, która zmieniła historię fotografii. Napisała tę książkę Ann Marx. Vivian Mayer, nie wiem, czy słyszeliście o tej fotografce. Ona za swojego życia była zupełnie nieznana. Jej fotografie zostały odnalezione po latach i teraz zachwycają się nimi wszyscy. Każdy chciałby mieć fotografię Vivian Mayer. I każdy chciałby dowiedzieć się czegoś więcej o tej tajemniczej kobiecie, która pracowała jako niania przez całe życie, a kiedy miała wolne, wychodziła z aparatem fotograficznym na miasto i fotografowała różne sceny
uliczne, fotografowała ludzi, robiła portrety, robiła także swoje autoportrety. Była bardzo skryta, nawet rodziny, z którymi mieszkała, których dzieci pomagała wychowywać, niewiele wiedzieli o jej przeszłości. Ta książka jest bardzo pięknie wydana, zawiera mnóstwo fotografii, jest też na fajnym papierze, to jest taki papier jakby kredowy, ale raczej cienki. Także mimo tego, że książka jest duża, dosyć gruba i zawiera sporo fotografii, to też jest, mam wrażenie, że kolory fotografii są zachowane w sposób dosyć wierny dzięki temu, jakie właściwości ma ten papier. Także Ann Marx, autorka tej książki, próbowała się dokopać do tego, kim naprawdę była Vivian Maier, dokopać się do jej przeszłości, do jej dzieciństwa, które spędziła we Francji. Mam nadzieję, że to będzie fascynująca opowieść. A jeżeli jeszcze nie słyszeliście o Vivian, to polecam obejrzeć film dokumentalny na jej temat, na temat tego, w jaki sposób odkryto jej fotografię. I ostatnia książka, która przede mną leży, to kolejna powieść Mapy naszych spektakularnych ciał, Maddie Mortimer. Jest to książka, która chyba jest debiutem tej autorki. Debiutem, który został okrzyknięty przez wiele czasopism amerykańskich powieścią roku. I był nominowany do mnóstwa nagród i niektóre nagrody nawet zdobył. To książka o chorobie. Książka o rodzinie, w której matka dostaje diagnozę, że ma śmiertelną chorobę. Cała rodzina świadoma jest jej odchodzenia. I w ogóle ta książka napisana jest w bardzo specyficzny sposób. Zaraz Wam pokażę. Zobaczcie, to nie jest taki zbity tekst, tylko bardzo często ten tekst pływa po stronie. O, proszę bardzo, tutaj. Także sam wygląd tej powieści sprawia, że chciałabym ją od razu czytać i tematyka także mnie do siebie przyciąga. Lubię takie książki, które opowiadają o odchodzeniu i o rozliczaniu się z życiem, ale także o żegnaniu się z życiem. Myślę, że będzie to fascynująca opowieść i że wszystkie te peany na temat tej książki oraz jej autorki nie są przesadzone. I znajdę potwierdzenie w treści tej powieści. Tak, to już koniec. Jeszcze się tak rozglądam, z czegoś nie pominęłam, ale to już były wszystkie książki, które na dzisiaj dla Was przygotowałam. Mam nadzieję, że opowiadałam o nich na tyle entuzjastycznie, że skusicie się na którąś z nich, że będziecie chcieli sięgnąć po jakąś nowość z ostatnich tygodni. Jeżeli tak, to napiszcie mi, która z nich najbardziej Was zainteresowała i którą z nich chętnie powitacie na swojej półce. Ja teraz się żegnam. Życzę Wam wszystkiego dobrego, udanych odkryć czytelniczych i zapraszam już za tydzień. Pa, 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 pa.